Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Serce moje jest mocne, Boże. Mocne jest moje serce. Te słowa z psalmu ufam, że mogą nas wprowadzić w ten temat dzisiejszy, jak chrześcijanin może sobie radzić z cierpieniem. Ale też to słowo, to jest słowo, które wypowiada psalmista i osoba, która doświadczyła tego, kim jest Pan Bóg. I kiedy zgłębiamy tajemnicę Pisma Świętego, tak kontemplujemy tę historię zbawienia i przykładamy ją do naszej małej historii, do naszego osobistego rozumienia, to widzimy, że Pan Bóg od początku pragnie zaprzyjaźnić się z człowiekiem i uzdolnić go do bycia w jedności z Nim i bliskości. I ci, którzy się otworzyli na taką przyjaźń, która jest też otwarciem na doświadczenie bezwarunkowej miłości, to są napełnieni światłem i siłą. Tak jak w tym psalmie. Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce. Są napełnieni światłem i siłą do tego, żeby dzielić się tą bliskością i tą miłością bezinteresowną Boga, żeby dzielić się z ludźmi, których spotykamy. Ale taki mały nawias z życia teraz, jak przejrzycie swoje wiadomości, które wysyłacie, zachęcam do tego, żeby zobaczyć, czy wiadomości, które kierujecie do osób bliskich, z rodziny, do przyjaciół, nie pojawiają się takie, jak chociażby gdzie jesteś, albo pokrewne, jak się czujesz, co u ciebie. I za tymi słowami często kryje się taka troska o tych, którzy są z nami w bliskiej relacji i taka też głęboka potrzeba i pragnienie, żeby zaświadczyć o tym, że jesteśmy w dobrej relacji, że dane osoby są nam bliskie, że myślimy o nich ciepło, tak? I zobaczcie, że kiedy pochylamy się po raz kolejny nad tajemnicą cierpienia człowieka, to Pan Bóg właśnie takie słowo w Księdze Rodzaju, 3 rozdział, wersety 8-9, kieruje do człowieka, który został zraniony największą raną, bo wybrał grzech. Tak odrzucił plan Boga i doświadczył rozbicia wewnątrz, poczucia wstydu, tego, że jest nagi. I Pan Bóg kieruje takie słowa do pierwszych rodziców, do Adama. Gdzie jesteś? Co się za tym kryje? Tak jak z naszymi relacjami przyjaźni, to, że Pan Bóg chce podtrzymać swoją troskę i przymierze i opiekę nad człowiekiem, niezależnie od tego, co się stało. I już tam właśnie, kiedy źródło cierpienia, jak słyszymy też, śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Źródło cierpienia ma swoje miejsce właśnie w tym grzechu pierworodnym. To już tam jest tak zwana protoewangelia. Mowa jest o niewieście
i której potomstwo zmiażdży głowę węża. I wiemy i tak odczytujemy tą historię zbawienia, każdy osobiście też, że mowa jest o Maryi i o Mesjaszu, który przychodzi przez nią. Ale wracając jeszcze do ksiąg Starego Testamentu, zanim dojdziemy do tego najważniejszego punktu, tego właśnie objawiania się Boga człowiekowi, to zobaczcie, że tak jak wspomniałem, kto już w postaciach biblijnych otworzył się na tą bezinteresowną miłość Boga, to doświadczył, jak wspomniałem, napełnienia, wypełnienia światłem i siłą do tego, żeby stać się przyjacielem Boga i człowieka i dzielić się tym doświadczeniem bliskości z Bogiem. I tak jak Mojżesz, czytamy, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Abraham, który poznał serce Boga jako jego wielką nadobfitość, że Bóg wypełnia swoje obietnice ponad wszelkie marzenia człowieka, tak? Bo obiecał Abrahamowi syna Izaaka i potomstwo będzie jak piasek na ziemi, to kiedy Abraham poznał serce Boga, to też staje się wstawiennikiem, orędownikiem za ludzi. Widzi nieszczęście, które jest dookoła, a chodzi o Sodomę i Gomorę, chodzi o grzech sodomski, zresztą sankcjonowany coraz bardziej w Irlandii także przez prawo, to Abraham staje przed Bogiem i zna miłosierdzie Boga i mówi: a jeśli tam będzie 50, Bóg mówi, nie zniszcza, jeśli 40, 30, 20, taki targ zakochanych, kiedy człowiek poznaje serce Boga i wie, do czego Pan Bóg jest zdolny w swojej miłości, to staje się orędownikiem, tak? I temu służy też diakonia modlitwy. Właśnie tutaj z Kasią, z Pawłem, z tymi osobami, które się modlą, żeby orędować za tymi, którzy się źle mają, za tymi, którzy cierpią, żeby orędować za dobrymi dziełami, które są w Kościele, żeby Pan Bóg zatrzymał falę zła, która także dotyka nas coraz bardziej. I dalej, kiedy widzimy chociażby pieśń nad pieśniami, to znów pojawia się słowo tej miłości oblubieńczej. Pan Bóg zwraca się, oblubieniec, ale wiemy, że chodzi, że Pan Bóg z taką miłością kieruje też swoje słowo do człowieka, mówi: powstań przyjaciółko moja, gołąbko moja, piękna ma i pójdź, ukryta w rozpadlinach skały, skończyła się już zima twoja i już widać kwiaty. Tak? I tak Pan Bóg jakby odsłania się coraz bardziej w tej historii zbawienia jako ten, który chce się zaprzyjaźnić z człowiekiem. I pełnia tego następuje właśnie w misji Pana Jezusa, Syna Bożego, Syna Maryi. Wypełnia się ta protoewangelia właśnie w przyjściu Pana Jezusa. I co na początek widzimy? Dotyka tego wszystkiego, co jest chore w człowieku, co jest skutkiem grzechu pierworodnego, tego rozłamu, do tego stopnia, że nazywają Pana Jezusa przyjacielem celników i grzeszników. Nawet robią mu taki wyrzut. Oto przyjaciel celników i grzeszników. I jest Pan Jezus szalony w tej miłości. Niepojęty, piękny. Zobaczcie chociażby jedna historia z Ewangelii świętego Jana z 5 rozdziału. Człowiek, który strasznie cierpi. 38 lat, sparaliżowany, chromy, nad sadzawką. I Pan Jezus zatrzymuje się przy człowieku, który 38 lat cierpi na swoją chorobę i zadaje mu takie pytanie, ale najpierw zatrzymuje się przy nim. Czy chcesz być zdrowy? No takie można powiedzieć, ktoś powiedział, no takie pytanie to. Czy chcesz być zdrowy do człowieka, który jest chory, tak? A on mówi do Pana Jezusa: Panie, nie mam człowieka. Zobaczcie, że za tym jego wielkim problemem, tym, że był chory, sparaliżowany, kryje się dużo głębszy. Potrzeba bliskości. Panie, nie mam człowieka. Może najgłębszym cierpieniem tego człowieka nie była choroba, ten paraliż, ale straszne osamotnienie w tym cierpieniu. A Jezus się przy nim zatrzymuje i dotyka tego, co jest gdzieś w głębi serca, właśnie najgłębsze, najprawdziwsze, a najgłębsze i najprawdziwsze w sercu człowieka, a zwłaszcza człowieka cierpiącego, jest tęsknota za Bogiem. Ogromna tęsknota za Bogiem, bo my jesteśmy stworzeni na obraz Boży, na podobieństwo
Jezus objawia nam, że ta tęsknota może się wypełnić w Nim. Tak mówi do Samarytanki: to ja jestem tym, którym mówi z Tobą, daj mi pić. O gdybyś znała dar Boży, tak Jezus zwraca się do niej, tak zwraca się też do nas. Gdybyś znał dar Boży, jaki On jest, Pan Bóg, to niczego byśmy tak nie pragnęli jak Jego. Ciekawe, że dzieci z Fatimy, które miały wizję czyśćca, i inni święci mówią, że największym cierpieniem dusz czyśćcowych jest tęsknota za Bogiem, za tym już wypełnieniem w pełni tą miłością, która będzie i jest udziałem świętych i błogosławionych. I teraz ta misja Pana Jezusa prowadzi nas w dwóch kierunkach. Można powiedzieć nawet w trzech, ale w dwóch takich głównych. Pierwszy to kierunek ku Ojcu. Jezus chce, żebyśmy wszyscy mieli doświadczenie przyjaźni z Ojcem. Jeśli kto zachowuje moją naukę i mnie miłuje, to będzie również umiłowany przez Ojca mojego i przyjdziemy do Niego i mieszkanie uczynimy. Wypełni Pan Bóg swoją obecnością to największe pragnienie człowieka. Mieszkanie u Niego uczynimy i kieruje nas ku Ojcu. I zobaczcie, że cała liturgia mszy świętej też jest ku Ojcu. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Duchu Świętym, ale ku Ojcu. A drugi kierunek to jest ku wspólnocie. I to jest odpowiedź jako lekarstwo też na cierpienie człowieka, żeby nie być samemu. Jezus mówi, kiedy umył apostołom nogi, widzicie, co wam uczyniłem? I wy podobnie czyńcie. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. To jest doświadczenie wspólnoty. Jezus, można powiedzieć, to jest pragnieniem Jezusa, żebyśmy mogli dotknąć też tej miłości, która jest w Nim, która jest w Kościele, kiedy spotykamy prawdziwych uczniów Chrystusa, którzy mają serce gotowe do służby. Trochę jest tak, że kiedy Pan Bóg rozszerza serce człowieka, kiedy człowiek staje się Jego przyjacielem, kiedy doświadcza tej łaski, to jest trochę tak jak z wachlarzem, który się nagle rozkłada i jest dla wszystkich. Trochę tak jest z człowiekiem, że jak nie ma tego doświadczenia jeszcze takiej miłości miłosiernej, to jest trochę tak jak taki złożony wachlarz. A kiedy już Duch Święty działa z mocą, to stajemy się przyjaciółmi Boga i przyjaciółmi człowieka. Tak Jan Paweł II zatytułował właśnie sztukę o bracie Albercie, brat naszego Boga. Brat naszego Boga, przyjaciel naszego Boga. I Jezus mówi, zobaczcie, że Ewangelia Jana, którą dzisiaj z 15 rozdziału czytaliśmy fragment, dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest o tym, o cudach Pana Jezusa, znakach, o Jego mowach, a druga część to już jest poświęcona właśnie samemu sercu chrześcijaństwa, śmierci i zmartwychwstanie, spotkanie ze zmartwychwstałym, ale pomiędzy tym jakby taki Boży pomost jest ostatnia wieczerza i mowa Pana Jezusa w Wieczerniku i tam mówi: nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Wszystko objawia, wszystko daje. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. I to jest Jego przyjaźń. Jest lekarstwem na cierpienie człowieka. Nie tyle może na fizyczne, ale też czasem dzieją się znaki uzdrowienia. I wiecie, że ja tego doświadczyłem, kiedy moja rodzina pojechała modlić się do Lichenia, jak chorowałam na białaczkę. To dzisiaj rozmawiałam z mamą, bo wspominaliśmy babcię, rocznica śmierci, babcia też tam była. Mama mojej mamy, jako osoba niewidoma, jechała wtedy do Lichenia. I wracając z Lichenia, nie wiedzieli, co się ze mną dzieje, a ja byłem w stanie agonalnym. To babcia zapytała swoją najmłodszą córkę, Dorotkę, czy Basia jeszcze płacze? Dorotka powiedziała, już nie płacze. Przyszło pocieszenie. Przyszło doświadczenie bliskości tej niewiasty, która jest matką Mesjasza i tej tajemnicy, która się wiąże z obecnością Chrystusa. I Pan Bóg pyta ciebie, gdzie jesteś. On wie, co czujesz i wie, gdzie jesteś. Ale pyta ciebie, chce, żeby się człowiek wypowiedział, zwłaszcza cierpiący, żeby się wypowiedział wobec Niego,
ale też, żeby się wypowiedział wobec drugiego człowieka. Żeby to doświadczenie bliskości, jakie było udziałem chromego nad sadzawką w spotkaniu z Jezusem, było udziałem każdego człowieka. Bo wiele jest osób, które mogą powiedzieć dzisiaj: nie mam człowieka, kiedy doświadczam osamotnienia. Nie mam człowieka, kiedy zagubiłem się w życiu. Nie mam człowieka, kiedy doświadczam żałoby. Nie mam człowieka, kiedy mi się cały świat wali na głowę. A Pan mówi: jestem przy Tobie, nie bój się. Jestem Twoim przyjacielem, takim, który oddaje wszystko. I przy Nim chcemy trwać i Jemu powierzać te piękne dzieła w Kościele i ruch Światło Życie. I tych wszystkich, którzy źle się mają. I też Pan Jezus Cię dzisiaj zaprasza, który się łączy z nami. Jesteś tutaj, żebyś był orędownikiem, jak Abraham walczył o ten pogański świat, o tych, którzy jeszcze są sprawiedliwi, o tych, którzy są daleko, aby się nawrócili. I zaprasza Cię do tego, żebyś rozmawiał z Nim twarzą w twarz, jak z przyjacielem. I to będzie ten moment adoracji dzisiaj po konferencji. I zaprasza Cię do tego, żebyś poczuł się też pod opieką Jego Matki Maryi. Dał nam ją w testamencie z krzyża. I świętego Józefa, który jest patronem tego roku, jest naszym opiekunem. Amen.